Nietypową, bo zorganizowaną w autobusie jadącym ulicami Łomży konferencją prasową rozpoczęła się prezentacja inwestycji komunikacyjnych zrealizowanych w mieście w czasie tej kadencji. Zmodernizowana ulica Senatorska, Sikorskiego, Przykoszarowa, Szosa do Mężenina to początek prezentacji zrealizowanych inwestycji. Modernizacja polegała nie tylko na przebudowie jezdni. Wykonane zostały także chodniki oraz ścieżki rowerowe. Największy zakres prac został zrealizowany przy budowie ulicy Meblowej. To nowa droga łącząca ulicę Poznańską i szosę do Ostrołęki. Meblowa otwiera także dostęp do nowych terenów inwestycyjnych w mieście. To również warunki do przyciągnięcia przedsiębiorców do inwestowania. Albowiem, aby zachęcić zewnętrznych czy rodzimych również przedsiębiorców do tego, aby zechcieli zaryzykować i tutaj zainwestować i budować zakłady pracy, a więc stworzyć również miejsca pracy dla mieszkańców Łomży, no muszą mieć jakąś propozycję. Z naszej strony tą propozycją jest uzbrojenie terenów właśnie tu przy ulicy Meblowej, przy ulicy Ciepłej, przy ulicy Saperskiej. I to są tereny, które są już gotowe, powiedziałbym, do przyjęcia przyszłych inwestorów. Również po drugiej stronie tej ulicy, wprawdzie tereny prywatne, ale one są przeznaczone pod rozwój inwestycji. Natomiast jeżeli mówimy o Wojska Polskiego, to po drugiej stronie Wojska Polskiego to są tereny przewidziane w perspektywie pod budownictwo jedno- i wielorodzinne. Jeżeli chodzi o modernizowane ulice w samym mieście Łomży, to również chodzi o to, aby tworzyć warunki, żeby nie było tych tłoków w samej Łomży. Ja powiem tylko tyle, że modernizacja drogi mężenińskiej, następnie ulicy Poznańskiej, którą żeśmy też zmodernizowali, i w tej chwili ulica Meblowa, to jest z kierunku Zamburowa na Ostrołękę na przykład, jest to mini obwodnica. Jest to mini obwodnica, a więc cały ruch będzie omijał centrum miasta. Natomiast ulica, wracam do drogi Mężenińskiej i ulicy Poznańskiej, nie skręcając w ulicę Meblową, tylko wjeżdżając z Poznańskiej i przecinając Wojska Polskiego w ulicę Browarną, którą modernizujemy, wyjeżdżamy na ulicę Nowogrodzką. A więc również odciążamy ruch z centrum miasta, który podąża w kierunku Zbójnej, Nowogrodu, Szczytna i tak dalej. I to nie jest, powiedziałbym, tylko pomysł, aby pobudować ulicy, aby było ładniej, tylko czemu ona ma służyć? Oczywiście najpierw mieszkańcom Łomży, a po drugie właśnie przyciągać i zachęcać inwestorów do inwestowania w Łomży. Większość prac przy budowie ulic Meblowej i Browarnej została już wykonana. Prowadzona jest jeszcze budowa mostu na Łomżyczce w ciągu ulicy Browarnej. Oddanie do użytku obu ulic planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.